Na 30. sesji Rady Gminy Kościelec wójt gminy Dariusz Ostrowski, zgodnie ze swoim ustawowym obowiązkiem, przedstawił Radzie raport o stanie gminy. Istotą sporządzania raportu jest rzetelne i obiektywne podejście do oceny realizacji założonych i zaplanowanych celów oraz zgromadzenie wymaganych informacji, materiałów i danych. Zgodnie z prawem, raport obejmuje podsumowanie działalności jednostki w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady i budżetu obywatelskiego, jeżeli go posiada. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, niezwykle ważny dokument, nie tylko dla mnie, ale dla Państwa, przedstawiający różnego rodzaju działania, przedstawiający inwestycje, jakie zostały wykonane w ubiegłym roku, dotyczy nas wszystkich. Pokazuje, jakie inwestycje zostały wykonane. I to jest bardzo istotne również dla wszystkich mieszkańców. Radni co do raportu nie wnieśli żadnych uwag i jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem raportu.